Nie ma znaczenia. Jest taka masa wzorów, że tu trudno by było określić, jaki wzór jest fajny. Wszystkie są fajne, najlepsze nowe, bo wtedy ciekawe, trudne do dmuchnięcia, trzeba wzory zrobić, więc jak wiadomo, pierwsze sztuki to są najfajniejsze. Po pół milionie przestałem liczyć, bo na pewno tyle wydmuchałem. Dużo tego? Dużo. Przydane bombki, to następne są inne. Urozmaicenie. Dawne maski, wyciągi, wszystko, więc tak. I dostajemy wzór. I robimy. Siedzimy i robimy. Mają lody, jak chcą. Tak naprawdę to jest magiczna troszkę historia. Dlaczego one są tak bardzo popularne w Stanach? Wydaje mi się dlatego, że one mają taki swój niepowtarzalny charakter. Wydaje mi się, że dlatego, że w Polsce jest ogromna silnie tradycja i ludzie są bardzo silnie związani z okresem świąt Bożego Narodzenia i wkładają chyba w tą pracę, bo to jest wszystko manualna praca, wszystko jest ręcznie robione, wkładają nie tylko ten wysiłek fizyczny, ale też trochę takiej cząstki duchowej, powiedziałabym. Ja bardzo się wczuwam w to, co klienci chcą uzyskać i bardzo mi zaważne sieci. I oni widzą, że mamy fajny produkt, siadając na widok... Ja tu. Tak, no piękne, naprawdę. Tylko wiesz, to... No, chyba najfajniejszym takim momentem, taką świadomością jest to, że w Białym Domu wiszą nasze ozdoby zawsze co roku od 20 prawie lat. I też zdarza się, że na ważnych spotkaniach na szczeblu politycznym są wręczane jako prezenty. A już butelek nie produkujecie? W tym roku były jakieś butelki, whisky była robiona. A właśnie, a jeszcze ta kolekcja do Białego Domu, to czy mi teraz... Dobrze, no nie będę artykułowała, to jest cudy, ta cebulka, ale to pozwolenie rozstrzygnęło. Chwileczka. Proszę Państwa. No nie, no to cebula jest super. Cebula jest super. Fabryka też w głównych sieciach. No świetne, naprawdę. Ale to są